Witam w niedzielę 22 września 2024 roku. Z tego samego placu, jak tydzień temu my byli. Jak widzicie, woda już zeszła, niestety zostawiła ogrom strat po sobie. Dzisiaj właśnie udajemy się na tereny, kaj ta woda była, kaj my tydzień tym nie wjechali. Oczywiście nie wszędzie się udało wtedy wjechać i pokazać to, co się stało, ale myślę, że jeszcze sporym dramatem jest pokazać to, co ta woda zrobiła, to, co ta woda zostawiła, jakie nieszczęście się wydarzyło i niestety też w dużej mierze poprzez winę ludzi. Słuchajcie, w pierwszej kolejności udajemy się na Bronów. Bronów nie pokazali my w całości w ostatnim filmie. Nie było takiej możliwości. Jak jednak zbliżamy się do miejsca w Bronowie, kaj było zalotę, a i też do rzeki Łownicy, głównej sprawczyni tego kataklizmu. Zobaczymy, jaki tu był stan wody. No był wysoki, słuchajcie, bardzo wysoki. Jak widzicie, woda była mniej więcej tak wysoko jak te rury, co wychodzą z ziemi na tej wysokości. Jak tu pokrzywy, to wszystko było we wodzie. Tam widać, tam podjadymy, że tam woda wylała się z koryta. No to jest niestety zła informacja. Niestety no w Łownicy doszło do tego, zobaczcie, no praktycznie nie ma żadnego wału. Zaraz to obaczymy. Zobaczcie, tu praktycznie nie ma żadnego wału, więc jeszcze tak koło metra i ta woda po prostu by się z tej rzeki tutaj wylała. Jak widzicie, tamten maszt elektryczny, to tak gdzieś pół metra za ten maszt wyżej jeszcze ta woda była. Jeszcze widać taką linię. Więc tutaj no i Łownica prawdopodobnie tych chałup nie zalała, ale pewnie i tak były zaloty. Niesamowitej widać tam w tej okolicy, jak ta woda szła wysoko. Tu te tereny były. Tutaj jeszcze widać, jak woda stoi. Ten teren tu był zaloty. Widzicie, tutaj też te chałupy, ta budowa, też było wszystko zalote. Była woda niestety. Woda stoi, bocian i kot szarżują,
pewnie jakieś żaby by dumbo mokro pod jakąś mysz chycił, co sikej niesie. Zjeżdżamy na teren Landeka, troszkę poza naszą gminę. Ale tak jak wągodą, tutaj na tych terenach nie byłem, bo nie było możliwości wjazdu. Widać, że stawy nie przeloły, także wynajmniej w tym sensie tutaj było trochę spokoju. Tu widzicie, woda cisła z tego pola przez drogę. Wylało się tam kajś do tych stawów. Także tu droga musiała być też nieprzejezdna. No niestety, tutaj ten teren w całości praktycznie był zaloty. Z tej strony. Widzicie, taką niepozorną krzypopeczka. Tak to tutaj było zalotę. Jeszcze widać, ile było wody w tej krzypopce. Widać, że tam na plac chyba nie wlazło. Ale te chałupy to było zalotne. Widać jeszcze ta przygładzona truba, wszystko widać, ale ciało właśnie tamtą stronę. Tam my już dali byli, ale jest ten most na Iłownicy, co już pokazywał. No i teraz tutaj te tereny też ucierpiały. Tam Hanej dali za tymi słupkami jest Iłownica, widać co się tam było. I tu już była woda w tym miejscu. Widać ta zamówiona trowa. Ten teren był zalotny. I tam za chwilę pojadziemy. Widać tu na placu jeszcze ile wody było. Iłownica jakieś 100 metrów ode mnie, więc trudno się dziwić, że tutaj zalowa. Tu gospodarstwo też było zalote. Ale sam Hanej był przypadek, jeszcze kontener stoi do sprzątania. Widzicie, jak to wycisło ta woda. Na te pola, na tej chałupie tam masakra. Jeszcze raz pokażemy rzekę Iłownicę. Ona dzisiaj będzie dużo razy pokazywana. Główna sprawczyni tego zamieszania. Widać, jaki był normalny, jaki jest normalny stan wody, taki mniej więcej jak teraz, a jak było wysoko. Strasznie. Tamte tereny Rzech wam pokazywał na poprzednim filmie, jak było zalotę, więc tam nie pojadę. Ale tu widać było pozalewane. A
jeszcze widzicie, woda stoi na polu, tu cały ten teren był pod wodą i tutaj też na tych polach. Lało się z lewej na prawą i tam leciało to prosto na te chałupy. Na masakrę. Ten film będzie trwał długo, prawdopodobnie go potajluję, ale no chcę pokazać, co tutaj się naprawdę działo, żebyście mieli obraz tego, jak to wygląda. Tutaj jeszcze nie pokazujemy strat takich dosyć dużych, ale bo to są tereny w większości rolnicze i pół biedy, że jest po żniwach, bo jakby nie było po żniwach, to uwierzcie mi, że straty byłyby gigantyczne na polach. Tu w tej chwili są my na terenie, gdzie rzeczywiście widać bardzo dobrze ślady tej wody, jak to tu wyglądało. Tam już wjechali, udało się kukurydza siekum. Zobaczcie, tu jeszcze ile woda tego tu naniosła, tego pieruństwa. A droga widać nie była w tym miejscu zalotu, ale tamty te pola to już wszystko pływało. Jak widać, do tych chałup woda nie doszła. Nie były zalote. Dobrze. Pewnie gdzieś tam w piwnicach woda była. Też tamten teren jest jednak nieco niżej. Gdyż po to nie pokazował. Więc na całe szczęście, że nie byli zaleci. Tutaj w Brunowie jest pole, gdzie dokładnie widać, ile było wody. Tam na tych krzokach jest to fajnie odwzorowane. Czy no fajnie, no nie fajnie, bo niestety, no woda na polu to straty. Woda w chałupie to już w ogóle olbrzymie straty, nie? Ale to, co my tutaj mieli przed tygodniem, no to słuchajcie, to przekroczyło jakiekolwiek wyobrażenie nasze. Wiem, że na Dolnym Śląsku też tam cierpią ludzie, też jest tragedia. Ale dotknęła ona także i te tereny w sposób niewyobrażalny. Zobaczcie, takiego czegoś ja jeszcze w swoim życiu tutaj nie widziałem. Jak ta woda tutaj cisła prosto na te chałupy. Tam pojadymy jeszcze, pokażę wam, ale naprawdę tu, w tym miejscu kajolika i stoim, już była woda. Cały ten obszar tutaj był zaloty. Straszne. I tu kolejne tereny zalote. Właśnie tam, że jechał, tam jest ten kontener. Widać, tutaj też była woda. Na tym terenie ta zmazana trawa przygładzona, o tym świadczy. Tam widzimy kolejne tereny, które były zalote. Tam dali są stawy. Tutaj też widać, jak ten potok teraz wygląda. Mostek jest uszkodzony, raczej ława taka. I tamten potok już wylał. Jesteśmy w tej chwili już na granicy Brunowa z Ligotą. Kończymy pokazywać Brunów. Tutaj widać, była akcja powodziowa. Te tereny wszystko było zalote. Widać tutaj jeszcze worki z pioskiem.
badanie. Masakrycznie. I tam jest gospodarstwo. No słuchajcie, była ewakuacja 200 krów w jednym gospodarstwie tutaj w okolicy. Widzicie, o, doskonale widać, że tak się popadł tutaj. Po prostu szła już po tej drodze, to wszystko tam leciało. Jeszcze pół biedy, jak tam leciało, bo tam jest iłownica, nie? Ale do tych chałupów nie wyszło, bo tam one są wyżej, ale tamto gospodarstwo no, też się wydaje troszkę wyżej, ale tylko troszkę. A może metr wyżej jest, ale tutaj musiało po prostu to wszystko lecieć prosto przez tę drogę, jak ta łąka tam jest. No niestety tutaj widać, że woda już była, także było tutaj zalot. Masakra. To wszystko tu jednak było zalot. Gospodarka. Może nie całe, ale było. I tu już w tej chwili jest to trochę zaś wyżej. Więc tu nie widzę, żeby woda szła. Co najwyżej to z tej kępy. Ale tu w tej kopce jeszcze widać, jak było wysoko. I kolejny raz widzimy ślady po wodzi w Ligocie. Już teraz. Cały ten teren tu był zaloty. Zobaczcie, rowy skakają. A tam niestety wszystko było zalota. To są takie łąki na szczęście. Ale tu widać, że w tym ogrodzie też tu była woda. Droga też pewnie zaloto była, ale tu jest masakra. Tam musiało być z metr co najmniej wody. No i to jest ten plac, tutaj była woda. Ta druga była całkowicie zaloto. Taka krzypopeczka tu jest, tutaj się i ona tej wody nie pomieściła. Swoją drogą to przecież główne natarcie tej wody szło właśnie tam z tamtej strony. Tam jest ta główna droga, przelewało się przez to jakieś kilometrowej szerokości potok szedł. No i ten teren został tutaj zaloty. Zobaczcie, jak wysoko nawet. Tu jeszcze ślady są na płocie. Pół płotu praktycznie była woda. Nie jadymy. Pojadymy teraz wzdłuż wału do miejsca, kiedy te wały zostały przelote. Ale śmierdzi. Tutaj też widzicie to miejsce, tutaj było zalote. Też gabaryty wyciągnięte, słuchajcie, lodówki, jakieś piecze, no straszne. Widać jeszcze na tym budynku gospodarczym, tak było wody, no z metr co najmniej. Przy miłownicy jest wyżej, coś tu na lewo jest niżej i widać te budynki, to wszystko to było w wodzie.
czuć niestety smród. Powiem wam tak, no chcę się przedostać na drugą stronę Iłownicy, ale nie pojadę tam, bo nie jestem pewny co do trwałości tej ławy, co tam jest. Także wrócę się na most i pojadę wałem. Jesteśmy już na wale Iłownicy. Tutaj widzicie, ten teren też był zaloty, zresztą tam była woda niewierzchołek wtedy. No tutaj Iłownica się rozlała, pomiędzy wala są dość daleko, więc ona tu mogła się wydać. Tam dali są stawy, to jeszcze pół biedy, ale te pola, które są tu po lewej stronie, to wszystko było zalote. Aż jak widzicie te drzewa, tam aż po horyzont, to była jedna wielkie jezioro. Mimo że tu jest wał. Wał? No właśnie, wał. W 2012 roku ten wał, który tutaj jest, był wyższy. Wtedy też doszło do... O właśnie. I tutaj widzimy, co się naprawdę działo na tym odcinku. Ten wał był wyższy. Jak widzicie tutaj, woda z Iłownicy się wydostała po tym wale i zalało te tereny tutaj. I to jest wina ludzi. Temu wał był wyższy. W 2012 roku jakiś kretyn zdecydował, że w związku z przebudową koryta Iłownicy, tak, wtedy przebudowali koryto Iłownicy, uznali, że go poszerzą. No okej, poszerzyć jak najbardziej, ale też uznali, że skoro koryto zostało poszerzone, więcej wody się w nim zmieści, no to w zasadzie te wały nie muszą być takie wysokie. Bo po co, nie? Blisko pół metra wały zostały ścięte. I tu jest właśnie efekt tego, widzicie, ta trowa przygładzona, jak pięknie ta woda z tej Iłownicy się wydostała i zalała te tereny. Poszło to tam prosto na te chałupy. No przecież takiego gościa to za jaja i on powinien teraz płacić te odszkodowania tym ludziom i tym wszystkim, którzy zawinili, powinno wymierzyć się odpowiednią karę. Moim zdaniem to jest więzienie w tym momencie, bez dwóch zdań, bo dopuścić do takiej katastrofy, żeby woda przeloła się przez wały, to jest tylko i wyłącznie wina ludzi. Co innego jak wał przerwie, ale żeby przeszła nad wałami, wina ludzi niestety. Tu mamy dokładnie obrazek tego, co tutaj się wydarzyło. Wał jest zdecydowanie za niski. I ktoś powie, tu są pola. Tak, tu są pola, ale tam widzicie, tam są chałupy i te chałupy też były zalote. Normalnie ciśnienie skoko, jak się coś takiego widzi. Debil nad debilami po prostu na to zezwolił. I tu jest kolejne miejsce, kiedy był przelotywał przeciwpowodziowy, a raczej to, co z niego zostało przed obniżeniem, a raczej po obniżeniu tych wałów w 2012 roku. Widzicie poziom wody, jak to tu fajnie zeszło, płynęło. No tu jest taki zjazd zrobiony, ale tym zjazdem tutaj płynęło prosto na te łąki. A widzicie, tam są domy już. W tych domach na pewno była woda. I teraz zobaczcie, tu jest jakieś 2 metry obniżenie, więc spróbuję podejść do tego drzewa tam.
No smród, smród. Mokro tu. Spróbuję podejść do tego drzewa. Mam nadzieję, że się tu nie wrypię w jakiś bajoro. Chociaż jest tu miękko. Ale już zobaczcie, ile tutaj było wody. Tutaj na tym drzewie to fajnie widać. Woda była gdzieś tutaj dotąd. Tutaj dotąd była woda. Cała ta okolica była zalota. Także nieźle. Tam są domy za tymi drzewami. Tam też są domy. Tam sklep jest, ale sklep nie został zaloty. Zobaczcie, jakie zagrożenie stworzyli. Tak, w tej chwili jestem na terenach kaj była woda. Na skutek oczywiście obniżenia wału przeciwpowodziowego 12 roków temu. To jest rejon tego mostu, który żeby wam pokazywał. Tam kajś go w przebitce wam pokorzę z tamtego poprzedniego filmu, żebyście wiedzieli, o co się rozchodzi. I tu widzicie wszystko to było zalote, tamte chałupy. Teraz widzę, że tam nie doszła woda, ale pewnie kajś w piwnicach już była. Tu w tym miejscu było 1,5 metra wody, jakże zmierzył tam przy jednym drzewie. No to ją mam 90, a tu było prawie 1,5 metra wody. Jeszcze nie padał deszcz od tego czasu, więc ten osad jeszcze jest, więc można doskonale widzieć, dokąd ta woda sięgała. Tutaj mamy ujście wałówki. Ze wszystkich nazywano tutaj w okolicy wałówka. Według oficjalnej map jest to borówka. To tu ze 2 metry wody było. Jeszcze, o, jeszcze tu stoi woda nawet. Ale tu była masakra. Tam to wyszło już na drogę. Tu jeszcze widzimy, mamy pozostałość po tym. Jeszcze woda stoi na polu. Nie może bardzo kraj odpłynąć. Patrzcie się, ja stoję tu na takim podwyższeniu, a tu widzicie była woda, trawa jest w tę stronę, tak jak płynęło. To tu jest jakieś 2 metry wyżej, jak tam ten plackaj jest rower. Jest koło, bo na Śląsku go domy na rower koło, nie? Nieźle, tu jeszcze w śłopce woda stoi. Marasu, smród tu jest niesamowity. Syfkiła i malaria. Z taką głupotą. Tu jest też ten plac, który próbował przeleść. Taki wał tu był usypany z kamienia. Tego drogowego widzicie tutaj. Wór tu jest podawany jeszcze. Tutaj ta przepompownia była za loto. Wszystko to tu pływało. No śmierci, śmierci. Tu dotąd była woda praktycznie. Pokażemy jeszcze
ten most i pojadę w kierunku Czechowic-Dziedzic. Wiem, że tu jest druga zamknięta, ale tylko na tym odcinku trochę przejechał. Zobaczcie ten teren. Wszystko było zalote. Jeszcze widać nowy szlak 700-lecia Bielska. Zielony. Tutaj pokażemy ten most, który był na poprzednim filmie na granicy Zabrzega i Ligoty. Drakunszczek przez Zabrzeg przejechali, teraz pojadymy. Jest sytuacja taka, że Jułownica w momencie, kiedy ta woda była, nie mieściła się pod tym mostem. Tu widać, o, była praktycznie równo z tymi rurami. Wjeżdżamy w tej chwili na teren, na który wtedy nam się nie udało wjechać. Zobaczymy, jak to tu wszystko wygląda. Tutaj w tym miejscu już była woda, dość sporo tej wody tutaj było. Rzeka Jułownica. No i czuć, że tutaj coś się działo złego. Woda się lała mocno. Teraz troszkę mam wietra, żeby na tę ławę tutaj wjechać. Tutaj są na terenach, tutaj rzeczywiście doszło do tej katastrofy. Tutaj mamy kolejny przykład ludzkiej głupoty. Przed tą powodzią były wykaszane tychaszcze. Nerdestowiec i to, co wykaszali, zostało w korytach. W momencie, kiedy ta woda tutaj przyszła, na tym odcinku zrobił się dość spory zator. I tylko cudem ta ława tutaj ocalała. Zobaczcie, ile tego naniosło.
tacy to wyciągali. Tutaj widzimy akcję worki z pioskiem. Wszystko było układane. Tu. Niestety poszło to na te chałupy. I tu my nie dojechali, bo no bo niestety była woda. Zobaczcie, wał przelało. Magazyn przeciwpowodziowy w Katowicach na tych workach pisze. I tu właśnie jeszcze woda stoi. Woda przechodziła przez ten wał, niestety te chałupy zalało. O, tu się nawet wyrwa zrobiła. Zrobiła wyrwa, jak już ta woda rzeniła i zobaczcie, droga zniszczona. Dosłownie asfalt taki wybuch zrobił. Tu jeszcze widać, na polu woda stoi. Tu były tereny pozalewane. Ulica Włościańska. Teraz przejadymy. Widać koło zalotu. Wiadomo, też nie pokażę wszystkiego dokładnie, no. Nie jest też w stanie. I tu jest też placek, i to wszystko było zalot. Tutaj niestety były chałupy już na wodzie. Ale to też jest kwestia budowania się na terenach zalewowych. Widzicie, jak to jest dużo nowych chałup. Deweloperka. Między innymi tu, bo to jest tam, ta chałupa jeszcze nie jest zamieszkało. No i budować się na tym terenie, kaj tu wszystko było zalote. To jest chyba jednak głupota. No ale deweloper tego nie rozumie. Może buduje, byle by sprzedał, a ty człowieku martw się po tym, jak cię zaleje. Tu widzicie, jak tę drogę uszkodziło. Niestety, taka polityka też jest. Tutaj ta druga była całkowicie zaloto. Ulica Czyżyków tutaj jest. Bok, widzicie, ile jeszcze tego dziadostwa, tego mułu na tej trowie. Tutaj z tej kukurydzy raczej mało co będzie.
No straszne. Widzimy kolejną akcję powodziową. Tam dalej jest Miłownica. Tutaj też przelało się przez wał. Tutaj te procesje sprzątają. Wszystko powynoszone. To jedyna, co to było. Praktycznie woda wlazła do tej chałupy. I teraz widzimy kolejny ogrom tego żywiołu. Tu worki z piaskiem tutaj ratowali. Niestety nie udało się to i te tereny zostały zalote. Tutaj po prawej stronie widzimy akcję sprzątania. Bo tutaj te posesje na pewno zostały zalote. Zresztą to widać. Tutaj się stało. A tu już podjeżdżamy bliżej Iłownicy zaś. Jak widać, że te domy chyba akurat nie wyszła woda, ale już tutaj mamy koryto niedaleko. Woda wyszła. Cały czas możemy przesyłać pieniądze na konto Urzędu Miejskiego oraz Caritasu, a także dary rzeczowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Czechowice-Dziedzice. Blisko 350 domów zostało zalutych. Tu jeszcze woda stoi. Nie zalało na szczęście. O, zaraz więc ci pokażę. W budynku z 1,5 metra wody jak nic. Tutaj mamy w Ligocie kolejne miejsce, które było pozalewane. Tu to wszystko było zalote. Wszystko łącznie z tymi domami. Co najmniej 1,5 metra wody. A tu widać, że Iłownica przeszła przez wał. Worki z pioskiem poukładane. No widać, ile było wody zresztą. Co tu dużo gadać. Sprzątanie cały czas się odbywa. Wiem, tutaj nawet rozrzutnik zamienili w kontener. Ludzie ładują wszystko to, co się już nie nadaje do użytku. No to co zostało zalote, to amen.
tutaj już mamy niedaleko ujście rzeki Wapienica, właściwie kanału Wapienickiego do Iłownicy. Wiemy, że tej rzeki tutaj jakieś 100 lat temu jeszcze nie było. To jest sztuczny przekop, praktycznie od granicy z Mazańcowicami aż tu do tego miejsca. Ta Wapienica jest sztuczną rzeką. Teraz możemy wam pokazać faktycznie, jak to tu wyglądało. Widzicie, ona tutaj wyloła już, jak to koryto wygląda po przejściu tej fali. Tam chyba jeszcze jest akcja sprzątania, tam widzę traktor. I tam przed tym mostem kolejowym te rzeki się łączą. Cały ten obszar, który tutaj widzicie, łącznie niestety z tym domem, był zalot. Całe to tu, jak widzicie. Tam jest krajowa jedynka, ona też była zalota, jest to pokazane na filmie. To już są Czechowice Dziedzice w tym momencie. Coś robią. Kopią. Przejadamy się w rejon ulicy Wodnej. Nie, tu jest awaria jakoś. Dobra, nie jademy tam. Ale ten rejon ulicy Wodnej później pokorzymy. Teraz jademy w miejsce, które było najgroźniej i najniebezpieczniej. Zajęczej. Widać, jaka woda tutaj szła na tej chałupie. No strasznie. Też rejon ulicy Wodnej w Czechowicach Dzielica. Tutaj tak nisko położono posesję. Widać tam po tych krzokach, ile było wody. A tutaj jest taka dość masywna skarpa, więc dodatkowo pewnie z tej skarpy też pocisło. No i efekt, tam jest też Wapieniczanka, Wapienica rzeka, ten kanał też swoje pewnie zrobił, kumulacja nastąpiła i zalało. Tutaj też mamy wybudowany taki zbiornik retencyjny z funduszy Islandia, Liechtenstein, Norwegia, z funduszy tak zwanych norweskich. Miał ratować tutaj przed powodzią. Jak widać, nie za bardzo spełnił swoją funkcję. Tam co prawda nie możemy wleźć, ale zobaczcie, co tu się stało. On po prostu już się przelewał górą i słabo to tu zostało jednak zrobione z tych funduszy norweskich i wszystko poleciało. I teraz pytanie, kiedy to zrobię? Poleciało i tu szło na tę drogę, widzicie, worki są i tu szło jak ta przypopka. Masakrycznie. I to już ulica Wodno,
Czechowicach. Widać, też było pozalewane. Jak szybka tu wyszła na drogę. Zrobił się też z wirków, jest taka kępa też. No masakra. Ja też no, rozumiem, auty są stare, ale to nie bardzo rozumiem, jak się budują nowe chałupy na takich terenach. No słuchajcie, tu musiało być grubo. Tu musiało być grubo. Ilość tych worków z piaskiem o tym świadczy. Spontanie przy chałupach. Tu musiało być naprawdę grubo. Woda cisła. Zobaczcie, co tu się działo. Tak szybka musiała tak wyleć, albo tam kajsi z wierchu to szło. Próbowali zatamować. Nie, tak szybka. Oczywiście było ciężko. To też jest konsekwencja budowania się na terenach zalewowych. Witamy Was. Tu jest miejsce, jakie się łączy Wapienica z Iłownicą. Iłownica jest tam, Wapienica jest tu. Ten teren tutaj, co widzicie, aż po ten nasyp kolejowy, wszystko było zalote. Tam ten dom niestety też. Zresztą sami widzicie, że ten syf to wszystko naniosło. Tam jest krajowo jedynka. Ona w tym miejscu też była zalota. A to jest sztreka Czechowice, Dziedzice, Zebrzydowice. O, też widać, że była akcja powodziowa, że tutaj ten budynek został zaloty. Ale widać też, dokąd został zaloty. Zobaczcie, tam z 1,5 metra było. Tak to nie za wiele dało, bo wszystko to tutaj szło w kierunku Ligockiego Burzeja, tam kiedy wcześniej jeździli na tej chałupie. I tutaj też koło sztreki są. Widać, jak to tu wszystko było zalote. Woda nawet wyszła więcej jak ten mur oporowy przy tej sztrece. No, niesamowite. Tamte chałupy to wszystko było zalote. Widać, jak to płynęło.
momencie są my na terenach, które są, które były zalute i jeszcze tutaj widać, że jest tylko kałuża tylko jeszcze na tym polu, ale tutaj było zalute, niestety te chałupy też. Za chwilę pojadymy w taki newralgiczny rejon. Nie wiem, czy nas tam puszczą. Tam podobno dopiero o godzinie 19 we czwartek, dzisiaj mamy niedzielę, dopiero tam otwarli tę drogę i wypompowali wodę. Bo tam jest takie miejsce, kiedy woda wpłynie i już nie wypłynie, bo ją trzeba wypompować po prostu. Tak więc no, może być słabo z tym. Jak nie wiadomy dzisiaj, to wiadomy kiedy indziej. Się nie dało przejechać pod tymi zalotami. Wszystko było zalotem. Widzę, że chyba nie wyszła. Na piwnicy pewnie ja, ale te chałupy są bliżej, to tam nie wyszło. Całe szczęście. Pod wiaduktami na tym wszystkim było. Na chopie, napraw se te hamulce. Ja tu wtedy filmował, że tu płynęła rzeka. Tak więc do tamtego miejsca było możliwe dojechać tu do tej latarni i tutaj jest nie było zrobić. Jesteśmy właśnie w rejonie, który tutaj w naszej okolicy najbardziej ucierpiał w wyniku tego kataklizmu. Wody już nie ma na szczęście od czwartku, ale od zeszłej niedzieli do czwartku tutaj stała woda. I to jest taki teren, kaj po prostu woda jak się wleje, to już nie wyjdzie. Trzeba ją wypompować. Były pompy. Mnóstwo tych pomp tutaj było z różnych rejonów naszego województwa. Były są na tym terenie zalotym z różnych rejonów naszego województwa, z Gliwic, z Myszkowa. Sami zobaczcie, co tu było. Druga jeszcze cała ze strony. Wszystko to tu było zalote. Gdzieś mniej więcej do połowy tych płot. No i nawet więcej. Zobaczcie. Sprzętanie. Jak najbardziej zalotne. Wszystko. Zalewane. Masakra tu musiała być. Zobaczcie tę ilość wody. Ja pierdzielę. Thank you.
się tak bardzo. Tutaj jest jedna wielka graciarnia w tej chwili. Wszystko sprzątane. Wynoszą nas z tych działek. Tu próbowali ratować przepompownie ścieków, ale się im to nie udało. Działki działkami, ale gorzej są jak chałupy za lumą. Wczoraj to wszystko było pod wodą. Niektóre działki pod dach. Już widzimy, że na teren tam nie wiadomo, tam jest policja, drogę pilnują, więc nie ma szans. No i kurczę, masakra. Ogrom tego wszystkiego jest niesamowity. Z tego auta w tej chwili nic nie ma. Teraz przejście dla pieszych, co? A tym co tu zaparte jest. Genialnie. Auto było w naprawie, z niego już nic nie ma. To jest naprawa auta, wszystkie praktycznie zalote po dach. Nie ma nic. Tu teraz widać obraz prawdziwej katastrofy. Jak było pozalewane. Tam sprzątanie, nie będę filmować tego wszystkiego. Ale masakra. Ogrom tego tu jest niesamowity.
wszystko to tu pływało. Aha, to jest to, co my pokazywali tam z oddali, chyba z pieskiem. Widać po tych płotach, ile tu wody było. Zalotę. To się w głowie nie mieści. Ja pierdzielę. Musiało być wody. Wszystkie te chałupy, wszystko zalota. Gospodarczym widać też ile wody było. Zawieźć to auto do warsztatu, a warsztat zaleje. Zobaczcie, tyle wody było. To do mnie to jest więcej jak po pasu. Coś tam kanalizacja. Tereny są pilnowane przez policję. Straszna sprawa. Jest teren pilnowany przez policję z tego względu, że TFO tutaj u nas ogłoszony przez premiera Donalda Tuska stan klęski żywiołowej. Tutaj w okolicy kręcą się też żołnierze. Nie filmuję ich z wiadomych powodów. Nie wolno. W związku z tym no, musimy zachować ostrożność.
No bo niestety pojawiają się tacy, takie hieny wstrętne, które okradają tu jeszcze tych ludzi. Nie dość, że ludzie tracą dobytek, to jeszcze jakoś hiena przyjdzie i okradnie, nie? Ja pierdzie. Tutaj poziom wody widać już, jak te krzoki są. To jest wyżej jak to. Zresztą tam się podziwiajcie, rzeczywiście jest wyżej. Poziom wody był jak tygryski na moście. Ona była zawrzyte. Widać kontener. Jeszcze widać, jak to wszystko pozalewane było. To jest katastrofa. Kontenery stoją sprzętami. Sprzątają kamienie rzekę i łowice, tam jest ten most kolejowy. Jak to tu woda szła. Wszystko było pozalewane. Też tu widać, że tej wody może nie było jakoś specjalnie dużo. Ale mimo wszystko jednak było.
wiem, bo szczerze, że widząc ogrom tego, co tutaj się stało, no to aż się gadać nie chce. Brudnia samowicie tu jest. Zobaczcie, wszystko wywożą. Tutaj są służby. Ja wybiorę. Jest policja. Musimy pamiętać, bo mamy stan klęski żywiołowej. A tu na tych terenach po prostu śmierdzi niemiłosiernie. Robotniczej w Czechowicach. Tutaj też było pozalewane. Jak zresztą czy ta woda tutaj wylazła. I też osiok stoi. Metra co najmniej. To nie żadne troszkę. Oczywiście ta świetkówka tutaj też szalała. Te ulice tutaj są nowe. Tu już było zalotem. Tu już było zalotem, tutaj rzeka biała już robiła swoje. I tu jest masakra. Ależ tego tu naniosło. Widać, woda była aż dotąd. Tu po tej trawie kaje. No słuchajcie, tutaj białka, czy też biała w zasadzie, no trochę szaleństwa zrobiła, ale tego świństwa tam naniosło. Wzięła śląski brzeg, bo wiecie, że z drugiej strony już jest Małopolska. I woda szła aż tu, jak te krzeczki są, do tego miejsca, więc my w tej chwili są w tej wodzie. Tam jest kumin elektrociepłowni w Czechowicach, w Dziedzicach, a tu, no tu se była jeszcze dróżka taka wolno i ta dróżka zniknęła. Normalnie szok, ale to tu urwało fest. Nie podchodzę dalej, no, żeby tam nie spać. Bo sam pieruńsko to urwało. Masakrę zrobiła biała. Zrwała to nieźle.
widzicie. I ona to teraz będzie coraz więcej podmywać. Ja i tutaj też mamy opublikowany Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski. Warszawa, dnia 16 września 2024. Rozporządzenie Rady Ministrów z tego samego dnia w sprawie sprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. No i tutaj chodzi też w naszym województwie o powiaty bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski oraz miasto na prawach powiatu bielsko-białą. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej dopuszcza się stosowanie następujących ograniczeń wolności, praw człowieka i obywatela. Po pierwsze, obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, czyli mogą nas wywalić z chałupy. Po drugie, nakazu ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów. Po trzecie, nakazu lub zakazu przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach. I to nas dotyczy w trakcie rajzów też oczywiście, ale nie spotkałeś się z tym. I czwarte, nakazu lub zakazu określonego sposobu przemieszczania się. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. No słuchajcie, tak to wygląda w rzeczywistości. No ja nie spotkałem się tutaj z jakimiś ograniczeniami. Oczywiście jeżeli takowe by były, to bymy się do nich stosowali. Dzisiaj jest też Europejski Dzień bez samochodu. Tutaj policja się tu kręci u nas i tu zaś mamy tereny zalewowe. Zaś jest Hasiuk niestety. Wszyscy sprzątają, co ich zalało. I teraz pytanie, co będzie dalej? Czy jak to wszystko przeminie, to ta godka o tym, te współczucia, te pomoce, to wszystko, czy cokolwiek zrobią z tymi rzekami? Czy te wały na Iłownicy będą podniesione? Nie, nic nie zrobią. Do następnej katastrofy. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, jak i przedsiębiorstwo inżynierii mielskiej, wszyscy dziś opracują. Jak ich woda pogoniła do roboty. Dobra. Puszczamy Czachownicę, bierzemy do Ligoty. Jestem w Zabrzegu w tej chwili. Zejdę popatrzeć się na Wisła. Teraz sytuacja jest taka, słuchajcie, no jakieś, dajmy na to 2 metry wody więcej było tutaj w tej Wiśle. Osiągnęła stan alarmowy, ale z koryta tutaj nie wyszła. Nie wyszła z koryta na międzywala. Dopiero to się stało w rejonie ujścia Iłownicy, która no, dostarczyła tej Wiśle sporo wody. To też tutaj zasługa no, zalewu goczałkowickiego, który jest niedaleko, bo już 3 dni przed tym powodzią wyloli większość wody. Znaczy się, no, nie większość, tylko
wylali dużo wody z jeziora, przez co na Wiśle te fale zatrzymali. I nie ma fali powodziowej na Wiśle. Także zoca im za to i chwała i słowa uznania. Bo dobrze zrobi. Pierwszy raz. No i jestem przy tamie zalewu goczałkowickiego. Słuchajcie, jakieś frytki, zapiekanki. Tutaj coś powstało. To jest jakiś interes. Chwil. Coś tu szlajbnikę. Sam coś się pozmieniało z brzegu, jakiś, no pięknie, jakiś geszeft tutaj powstał, jakieś frytki, zapiekanki, Hill przez CH i 2L, nie wiem co to znaczy, no, ale widać, że ludków tutaj dość mnogo było, jakiś dmuchaniec tam jest, no ktoś i tu czuje kasa. Ale tylko w sezonie, bo jakoś się nie wyobrażam, że tu przy minus 10 będą siedzieć i sprzedawać tą. No tutaj panuje raczej błogi spokój. Na jeziorze nie ma tego syfu. Chociaż coś się tu przygnało, jakieś bambetle. Karboły, ale tak generalnie rzecz biorąc, to nie widać, żeby tu jakaś wielka woda była. No i jademy już po tamie. Nie pozostaje nic innego, jak już tylko brać się ku chałupie. No sam jest coraz to zimniej. Klara już poszła. Jeszcze jedno miejsce, jeden plac musiał obejrzeć i tyle. Bo jutro trzeba o 4 rano do roboty iść. Słuchajcie, nie pojechałeś do tego miejsca, kajże chciał. No też już jest nieskoro, czyli muszę cisnąć ku chałupie, ale spotkałem swoich znajomych dawnych na wale z Pszczyny. Także generalnie rzecz biorąc, też mnie tam oglądają. Zresztą tych znajomych znam od 6 roku życia. Także bardzo serdecznie pozdrawiam. No, czasami tak się zdarzy, że się spotyka ludzi, których się nie widzi dość długie czasy.